Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Słupskiej Policji w czasie patrolu na terenie Kobylnicy zauważyli kierującego motocyklem, który na ich widok przyspieszył i zaczął wyprzedzać pojazdy, nie stosując się do zakazu wyprzedzania. Mundurowi zasygnalizowali, by mężczyzna zatrzymał się do kontroli, na co kierujący jednośladem odpowiedział ucieczką. Mężczyzna został zatrzymany w pościgu. Okazało się, że w kwietniu jego prawo jazdy zostało zatrzymane w związku z kierowaniem pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Badanie narkotestem wykazało obecność amfetaminy w jego organizmie. 25-latkowi grozi kara do 5 lat więzienia. W takich sytuacjach sąd może również orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków odpowie 36-letni mieszkaniec regionu słupskiego. Mężczyzna został zatrzymany przez dzielnicowych z 1. Komisariatu Policji w Słupsku. Policjanci znaleźli u zatrzymanego blisko 65 gramów amfetaminy i 37 gramów marihuany. 36-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy. Usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Wobec niego zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i poświadczenie majątkowe. Grozi mu do 10 lat więzienia. Policjanci ze słupskiej drogówki do walki z piratami drogowymi wykorzystują najnowsze technologie. Tym razem wyłapywali łamiących przepisy przy pomocy drona. Policyjny dron latał nad skrzyżowaniem ulic Gdańskiej, Wiejskiej w Słupsku i Szczecińskiej Witosa w Kobylnicy. Podczas nagrań z powietrza nadzorem zostali objęci kierowcy, którzy przejeżdżali na czerwonym świetle, nie korzystali z pasów bezpieczeństwa czy też przewozili w niewłaściwy sposób ładunek. W sumie zarejestrowano 10 przypadków złamania przepisów ruchu drogowego. Działania z użyciem bezzałogowego statku powietrznego w Słupsku realizowano były po raz pierwszy i będą prowadzone cyklicznie.